Dzień dobry, dzień dobry. Witam Was bardzo serdecznie. Moi drodzy widzowie, turniej Tata Steel w Holandii. Bardzo silne zawody, w którym bierze udział m.in. mistrz świata Magnus Carlsen, no i też dwóch Polaków oczywiście: Jan Krzysztof Duda i Radosław Wojtaszek. Właśnie przedstawię partię radka, który grał z wicemistrzem świata Fabiano Caruana. C4 rozpoczął posunięciem tutaj Radek. Skoczek na F6 ze strony wicemistrza świata. Skoczek F3. Widzimy, że Radek chce grać partię angielską. Tak też ten ruch powoduje, że tak się też dzieje. Ale ku mojemu zaskoczeniu, Karłana gra D6. Dlaczego to jest zaskoczenie dla mnie? Gdyż teraz Radek jestem przekonany, że będzie grał obronę królewsko-indyjską. To znaczy schemat królewsko-indyjski, czyli właśnie D4. Tak też, tak też się dzieje. I G6 ze strony Karuany właśnie To było dużym zaskoczeniem, muszę przyznać Gdyż na, ty na tym poziomie No obrona królewsko-indyjska Jest e, niezwykle rzadkim widokiem e, Szczególnie na poziomie 2.700+, że tak się wyrażę No i mamy właśnie Po ruchu skoczek C3, goniec G7 E4, klasyczny wariant Znaczy to jeszcze nie jest klasyczny wariant Jeszcze wariantów, można, można wariant wybrać e, Różny w królewsko-indyjskiej Ale właśnie powstały, Powstała nam obrona Królestwo indyjska co jest bardzo interesujące. Roszada ze strony czarnych. E, Goniec e2, naturalna rzecz. No i posunięcie e5. Klasyka klasyką się tutaj e, słuchajcie, nakrywa i wszystko wygląda dobrze, klasycznie. Bardzo do, bardzo fajnie. E, e, Wojtaszek, moi drodzy, ma spore doświadczenie w obronie królewsko-indyjskiej białymi. Pamiętam, jak rozgrywał partie pomiędzy, e, znaczy rozgrywał partie przeciwko e, Radabowowi. Timur Radzabow jest słynny z królewsko-indyjskiej czarnymi, i pamiętam, że właśnie tutaj Radek e, wygrywał białymi e, partie, właśnie grając przeciwko Azerowi. E, w tym momencie nastąpiła Roszada sprawa normalna. E, I teraz tak, e, tutaj czarne mogą zagrać bardzo różnie. I można wybić na... Przepraszam, można wybić na D4, można skoczek C6 z podparciem tutaj i atakiem na D4. Klasycznie można zagrać i skoczek A6, są różne możliwości. Karuana, słuchajcie, wybiera go G4. Takie myślę, że rzadsze zagranie, chociaż. Hmm, ja się po prostu. Hmm, Spotkałem rzadko kiedy z takim posunięciem. Chodzi o to, żeby tego skoczka po prostu zbić, a ten skoczek jest dobrą figurą w tym układzie, bo pilnuje bardzo ważnych pól. No, goniec G4, goniec E3 zostaje zagrane i szybko tutaj Karuana tego skoczka wymienia. Z czego białe się oczywiście cieszą. Inną możliwością, też w tym momencie dokładnie, byłoby zagranie na przykład D5. Myślę, że zamknięcie tutaj pozycji w centrum mogłoby być. No, myślę, że nieco lepsze. Znaczy, to jest też kwestia gustu. Jaki wariant tutaj wybieramy? No, Radek zagrał po prostu gońcem, wyprowadził zdrowo ostatnią figurę. To jest wszystko ok. Goniec wybił, goniec wybił. Moi drodzy, i Karłana od razu wybił na D4. Wykorzystując fakt, że właśnie skoczek z F3 nie może wybić na D4, więc musi wybić goniec. No, i skoczek na C6 z tempem. Nie możemy tak łatwo tego gońca oddać, typu, typu bić na F6. Absolutnie, wracamy na E3 i wieża E8. Moi drodzy, pozycja jest mniej więcej równa. Z lekkim nastawieniem na białe, gdy się spara gońców, ale właśnie otwarty charakter pozycji, bo zamknięty byłby jakby tutaj stały jeszcze pionki, czarny pionek na E5, biały na D5, no to by była raczej zamknięta taka troszeczkę struktura. No a teraz jest otwarta. Plan czarnych jest jasny. Chcemy atakować pionka na E4, który jest teraz dobrze broniony. Oczywiście można też próbować przestawić skoczka na D7 i na C5. E, to są typowe manewry. E, tak pewnie też w partii się zadzieje. Moi drodzy, Hetman D2 ze strony tutaj Radka. E, przyznam się szczerze, że tak e, nie do końca mi się ten ruch podoba, chociaż trzeba Czasem go też zagrywam tylko w innej konfiguracji. Wydaje mi się, że tutaj taki hetman C2 mógłby być troszeczkę lepszy, żeby tego piątka E4 jednak wspomagać. Chociaż mogę się mylić, no Radek ma 2700, więc no nie możemy mówić, że to jest złe posunięcie. No to nie jest złe posunięcie oczywiście, tylko tak nie za bardzo widzę o co chodzi. No może tutaj goniec H6, ciężko powiedzieć. No, ruch hetman D2 po prostu i skoczek D7. Tak jak już wspomniałem, manewr tutaj na C5 się szykuje. Wieża A na D1 ze strony tutaj radka. I teraz moi drodzy, no właśnie, teraz tutaj Karuana zaskakuje. Chociaż takie posunięcie też widywałem niejednokrotnie, gdyż goniec moi drodzy, tutaj zobaczmy. Zbija skoczka na C3. Tak się dzieje. Ja często powtarzam, że w obronie królewsko-indyjskiej ten goniec czarnopolowy to skarb i rzadko kiedy się wymienia właśnie tego gońca, tak po prostu za skoczka. I to jest właśnie ten wyjątek od reguły. Caruana postanawia wymienić skoczka, który ma dobre opcje, na przykład wejście na D5. No teraz już tych opcji nie ma. Właśnie za cenę tego, że tutaj będziemy męczyć tego piona. No i zagrywa Karuana Hetman F6. Dosyć pewnie i i chcę po prostu wymienić hetmany no po wymianie hetmanów moi drodzy tutaj skoczek mógłby wybić na F6, czy znaczy musiałby i atak jest na E4, przypuszczam, że tam jakieś C5 można by było spróbować szarpnąć i tę pozycję otwierać no ale jak się grabiałymi i ma się parę gońców na parę skoczków, no to nie myślimy o remisie przede wszystkim. No nie myślimy o prostym remisie. Chce, trzeba próbować. No Janek, przepraszam Janek, bo się przyzwyczaiłem do Janka, że często partię analizujemy. Radosław tutaj zagrywa Hetmanem na C1. E, powiem szczerze, no tak średnio mi się ten ruch podoba, aczkolwiek, no. Może chodzi o wykorzystanie tutaj y, tych czarnych pól. Ciekawy jestem, co właśnie arcymistrz tutaj miał na myśli. Y, przypuszczam, że można by było po prostu zagrać Hetmanem na C2, bo chodzi o to, że czarne i tak zagrałyby tutaj skoczkiem na C5 i atakowały pionka, a w tej konfiguracji jest ten pionek broniony. I na przykład po takim ruchu B3 bardzo fajne zagranie A5 następuje, takie standardowe. Chodzi tutaj też o to, żeby nie wpuścić pionka na B4, tam A3 taki jest plan i B4 właśnie. No i na przykład po zagraniu A3, A4, B4 i skoczek B3. Może Radkowi ta pozycja się nie podobała, gdyż ten skoczek tutaj no, stoi dosyć aktywnie, ma opcję przemieszczenia się, ale ta pozycja jest, słuchajcie, no, obiektywnie równa, jeśli tutaj patrzymy na silnik. no Ale tak naprawdę w praktyce wy wygląda, w wygląda to różnie. Myślę, że para gońców ma e, po prostu lepsze perspektywy, mogłaby mieć lepsze perspektywy w tym momencie. No, dużo by mówić, by trzeba było po prostu bardzo dokładnie przeanalizować partię i poświęcić na nią dużo czasu. Przejdźmy do partii, jak było, Hetman C1, ze strony białych, skoczek c5 z atakiem tutaj na pionka i hetman b1. No i chyba o to tutaj Radkowi chodziło. E, przypomnę, że hetman poruszył się już na d2, na c3, na c1 i na b1. No pięć ruchów wykonał hetman w 15, w 15 posunięciu, więc no dosyć sporo. E, hetman zagrał na e6 i zauważmy, atak na dwie, dwa pionki jednocześnie. E, no i teraz e, tak naprawdę co grać? Ciężko powiedzieć, silnik pokazuje tutaj taki ruch B4 z oddaniem pionka, ale ja w te konfiguracje nie wchodzę. To są dosyć trudne dla mnie przede wszystkim, aczkolwiek no, dla człowieka myślę, że też ciężkie zadanie. No i Radek nie zagrał B4 o dziwo. No, może otwarcie tutaj Białopolaka miałoby jakiś sens, żeby próbować tego pionka na przykład B7 odbić. Wieża z F zagrała na E1 no i Hetman po prostu wziął piona na C4 ku zaskoczeniu pewnie wszystkich, no pion e, to jest pion, no i trzeba go wziąć i tutaj tak naprawdę mała przewaga e, po stronie czarnych się już wyklarowała, no jest pionek więcej po prostu B3 ze strony Polaka, Hetman C3 no Hetman ma zawsze ucieczkę, to jest ważne goniec D2 z atakiem i Hetman F6 moi drodzy, podsumowując e, jest e, po prostu Pionek więcej i tyle. Goniec na C1 sobie zagrały białe, H5 ze strony czarnych. Taki ruch się też przydaje to jest łapanie przestrzeni na skrzydle królewskim typowy w obronie królewsko-indyjskiej. Goniec B2 z szachem na hetmana, ale skoczek zasłania ładnie tego hetmana i widzimy, te skoczki świetnie działają. Trzeba przyznać, że tutaj naprawdę się gra czarnymi dosyć prosto przypominam, pion więcej, ten skoczek też na E6 ma fajne możliwości z wtargnięciem na 4 to są zawsze na pewno dobre posunięcia dla czarnych, moi drodzy, goniec E2, no taki ruch zagrać trzeba, był tutaj atak, H4 ze strony Karuany, zobaczcie, no pionek bardzo końśliwy, bardzo, bardzo na skrzydle tutaj, ogranicza bardzo białego, Hetman C1, no Hetman po raz kolejny zagrywa w partii, po raz szósty, G5, a czarny realizuje swoją grę, słuchajcie, idzie po prostu pionami na skrzydle goniec b5, no z jakąś prowokacją c3, ale tutaj czarne absolutnie nie, nie zagrywają, C, przepraszam z prowokacją c6, chociaż c6 jest ruchem jak najbardziej naturalnym, można grać, tutaj poszło wieża e7, no to też się przyda, bo wieża prawdopodobnie w przyszłości będzie chciała się zdwoić na linii e i próbować tego piona atakować, wieża zagrała na e3, to już widzimy sens, moi drodzy zagrania gońcem na b5, no chcemy wieżę po prostu przerzucić szybciej na trójkę hetman g6, Karł na swoje, moi drodzy, białe swoje, goniec e2. No i wieża oczywiście w, te, w tej konfiguracji może stać trochę lepiej na e3 niż na e1. Zawsze tu są jakieś opcje obronne. Y Powiem szczerze, no, Radek tak, no, w tej partii nie zachwycił niestety. No, takie jest odczucie, odczucie i wrażenie. No, ale nie winimy naszego Polaka, y bo... Y no, trudny przeciwnik przed nim, no ciekawe o co tutaj w ogóle chodziło, może presja troszeczkę, ciężko powiedzieć no przejdźmy dalej, wieża po prostu zagrała na E8 delektujmy się moi drodzy jednak posunięciami Hetman C2 no po raz siódmy zagrywa Hetman, broni pionka, tak naprawdę widać, że tutaj białe po prostu drepczą w miejscu w tym momencie skoczek E6, no piękny plan, zauważmy że tutaj prawie wszystkie figury stoją na linii E rzadki widok w ogóle, no ale te skoczki tutaj jednak są sobie mogą fajnie pograć f3. No właśnie, ten ruch f3. No w pewnym momencie chce się zagrać, no ale w, ty, w tym układzie skoczek f4 wjeżdża. Goniec f1 naturalnie w ten sposób. No i c6. C6 jest posunięciem po to, aby próbować grać d5, otwierać grę w centrum. Hetman na f2 zagrywa Radek. No, takie zagranie: no, coś grać trzeba. Może g3 trzeba próbować. Wieża na e6 i wieża na c3. Ja powiem szczerze, nie widzę, nie, nie wiem o co tutaj białym tak naprawdę chodzi, ale powtarzam, że ta pozycja już jest troszeczkę trudniejsza dla białych i nie jest prosto po prostu grać, gdy jest pion mniej, a czarne przechwyciły naprawdę niezłą inicjatywę. Te skoczki stoją wyśmienicie dobrze gońców na parę skoczków. No tutaj wydaje mi się, że skoczki teraz wiodą prym. D5 zagrywa Karłana bezlitośnie. Radek odpowiada G3 z wtrąceniem na skoczka. HG, HG. No i tutaj pionek wybił na E4. Moi drodzy, e, ładne zagranie ze strony Karłany e, poświęca tutaj figurę. Za chwilę do tego momentu dojdziemy, ale zastanówmy się. E, Innym ruchu, co my mogą nastąpić, ale to trzeba było naprawdę bardzo daleko policzyć i nawet powiem wam około 12 ruchów do przodu. Chociaż te ruchy może nie są aż takie trudne do wykonania na tym poziomie, znaczy nie powinny być, gdyż są w miarę, w miarę forsowne. I tutaj G4 byłoby bardzo ładnym posunięciem. I na przykład moi drodzy, bijemy skoczka na F4, skoczek na F3 z szachem. No wieża raczej musiałaby wybić. Lepszych tutaj opcji raczej nie ma, bo w następnym ruchu bijemy wieżę na E4 i ten skoczek po prostu tak paraliżuje e, tutaj obóz przeciwnika. Więc wieża musiałaby raczej wybić po wybiciu na F3 król H2, moi drodzy. Hetman H5 szach. Goniec na H3, no jest obrona, wydaje się, że e, dwa gońce na za wieżę tutaj jednak się bronią, ale to nie takie łatwe. Wieża G6, moi drodzy, grozi szach na G2. E, wieża G1, dlatego też zagrać by trzeba było. I wieża wjeżdża na E4 z opcją wieża E2. Tutaj po wymianie pionek wybija, król zagrywa na G3, żeby nie było właśnie wieża E2. Ale jest posunięcie, no dobre, G5 i jako jedyne tutaj, które pozwala wygrać tę pozycję. Hetman by zbił na przykład na F3. Ja wiem, że to są ruchy troszeczkę yy, no, trudne i ciężko czarnymi doliczyć się w takiej pozycji. Naprawdę ciężko. No ale po biciu tutaj sobie sprawdźmy na F4. Król yy, na F2 raczej musiałby ruszyć. Hetman. Z szachem, król G2, moi drodzy, wieża E3, właśnie tutaj z atakiem. No i po szachu, po wybiciu mamy wieża G3 i odbijamy, wygrywamy partię czarnymi. E, no to się tak łatwo oczywiście mówi, niezłe te siemce tutaj powstają. No ale myślę, że Karuana grając to posunięcie też się wykazał niezłą odwagą, po prostu taktycznie trzeba w pewnym momencie coś poświęcić, żeby zaatakować. Tutaj po wybiciu na F4 pionek wybił z szachem i Hetman zagrał na G2. I moi drodzy, tutaj Karuana. E, zagrał bardzo dobry ruch, oczywiście, bicie pionkiem e, na F3. Trojaczki nam powstały. Teoretycznie nie powinny być one słabe. Przypominam, że tutaj, e, no teraz, tak naprawdę, cztery pionki więcej po stronie czarnych za cenę figury, ale. Trojaczki nie spełniają tej takiej super roli, roli, powiedzmy, jak się sytuacja uprości, ale tutaj ta sytuacja niestety nie jest taka łatwa do obrony. No tutaj wymienił Radek Hetmanę i wieża dała szacha. Król mógłby zagrać na F2, ale piękne zagranie wieża G3 i opcja skoczek na G4 jest raczej nieunikniona. Tu wieża też dobrze działała na linii E. Król zagrał dlatego też na H1. No i moi drodzy, szukamy opcji, żeby tę partię tutaj wykończyć. Jest to ruch F2. Naturalna rzecz. Chcemy wieżą zagrać na G1. Widzimy, że w królewsko indyjskie też atakują czarne nawet bez. Hetmanów. Oczywiście bardzo fajnie by się zagrało królem na G7 i na H8 wieża z szachem i matem, ale to też nie jest takie proste, gdyż tutaj widzimy goniec po przekątnej, może w tym bardzo przeszkodzić. E, goniec zagrał na H3 w tym momencie i skoczek na C4. Bardzo ładny ruch, trzeba przyznać poświęcenie drugiej figury, moi drodzy, ale to jest za cenę otwarcia wieży na E1. No tutaj nie ma za dużego też wyboru. E, Radek i wybija skoczka, wjeżdża wieża na E1 z szachem. Wybić oczywiście nie można, bo dorabiamy Hetmana z y, równoczesną kapitulacją czarnych, y, białych. Najmocniej przepraszam, król na H2 zagrał w tej partii i wieża y, tutaj. Y, no, już nie wybiła. Właśnie w zasadzie powieża A1 tu się białe poddały, ale po krucha 2 wybijamy wieże. Mamy dalej wieże za dwie dwa gońce. Mogłoby na przykład jeszcze nastąpić wieża D4 i można by powiedzieć, że po wymianie tutaj białe jeszcze mają szansę na uratowanie może remisu yy, i różnie mogłoby być, ale niestety jest odpowiedź piękna, wieża na G1. I tak naprawdę po wymianie wież dorabiamy tutaj pionka i jakość więcej po stronie czarnych byłaby już przesądzona, jeśli chodzi o wynik w tej partii. No moi drodzy, partia zakończyła się dokładnie w tym momencie. Radek poddał grę. No cóż, mogę powiedzieć, myślę, że Radek nie przegrał tej pozycji, tylko, przepraszam, Karuana nie, nie wygrał tej pozycji, tylko Radek właśnie przegrał. A to jest różnica, po prostu w debiucie coś tutaj nie zagrało. Ciekawy jestem głębszej analizy w czasopismach, czy też na innych portalach Szachowych. serdecznie dziękuję za uwagę, pozdrawiam, cześć